Także, proszę Państwa, wojna jest na wyliczanie sobie grzechu, prawda? Krystyna Pawłowicz tu wylicza grzechy. Ten tu, czyli po prostu moherowi z kamieniami na siebie zacietrzewieni. Wyliczają sobie, wypominają sobie różnego rodzaju błędy, grzechy. No to są na wpół zcyganieni, bo tak grzechy są przecież z wczorajszego dnia, przedwczorajszego dnia. I oni tak huzia na juzia. Ja pamiętam dzisiaj, jak pod Suwałkami kiedyś, no to jak głosiłyśmy tam dziadka i babkę, dorwałyśmy już, nawet nie ma ani dziadka tego, ani tej babki. Godzinę rozmawiałyśmy, potem ta grupa nasza odeszła, ale dołączyłyśmy po godzinie, jakoś ta grupa była daleko i wtedy, kiedy już byłyśmy razem, to taka dziewczynka latała moherowa i z chłopakami i kamieniami rzucała i tak informowała dom, i ten dom, i tamten dom, i tamten dom, że idą Jehowi. No, także widzicie Państwo, ani tej nazwy nie znają, nie umieją, że to nie Jehowi, tylko Świadkowie Jehowy, bo to tak czy siak to dotyka imienia Bożego, a oni nie powinni dotykać imienia Bożego w sensie ranienia, w sensie ranić. Także wiecie Państwo, wojna na górze, wojna na dole, na grzechy, ciskają się, wypominają sobie grzechy, wypominają sobie różnego rodzaju błędy. Także jak dzisiaj mamy już 23 czerwca 2016 roku, to nic się nie zmienia od 2000 lat. Państwo zobaczą. Tutaj Warszawa, tam są Suwałki, w środku gdzieś jest Anglo-Ameryka Białystok, ale to jest daleko. Ta Anglo-Ameryka Białystok, no bo to jak 185 km stąd, to dla Ciebie jakby ta Anglo-Ameryka Białystok była wyspą, a więc jakby była dla Ciebie nieosiągalna, ona od Ciebie odpływa, ona od Ciebie ucieka, a Ty się zmagasz tutaj na swoim podwórku, tutaj na ulicy Saskiej zmagasz się ze swoim bratem, ze swoją siostrą, wykłócacie się, czyli po prostu wszyscy moherowi na patelni. Widać to wszystko, tej kłótni, awantury, jak na patelni. A jak Państwo myślicie, dlaczego ten Babilon Wielki ma być zniszczony? No ta muzyka to już przejechała, czyli karetka pogotowia przejechała. Dlaczego? No bo aż do nieba sięgły grzechy. I tych grzechów jest tak bardzo dużo. Wojna o grzech. Wojna na grzech.